Uroczyste otwarcie wystawy Sierpień 88, Szczeciński Marsz do Wolności, zapoczątkowało obchody 20. rocznicy tamtych zdarzeń. Ekspozycja jest efektem badań pracowników Instytutu Pamięci Narodowej nad działaniami władz PRL-u w latach 1980-89, w czasach kryzysów społecznych i opozycji demokratycznej. Wydarzenia, jakie nastąpiły po fali sierpniowych strajków, spowodowały, że nasze miasto trwale wpisało się do najnowszej historii Polski. No, to przede wszystkim powód do dumy dla szczecinian, dla mieszkańców naszego miasta, którzy w 1988 roku stanęli na wysokości zadania. To tu rozpoczęły się strajki, które w efekcie doprowadziły do rozmów okrągłego stołu, do pełnej legalizacji Solidarności, a w efekcie do powrotu Polski na łono państw demokratycznych. Fotografie przedstawiają bohaterów tamtych dni, ludzi znanych i zwykłych robotników, bez których nie byłoby strajku na tak dużą skalę. Dziś są to często ludzie zapomniani i niedoceniani. Należy do nich Edward Radziewicz, który wówczas stał na czele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Mimo że obecnie nie piastuje żadnego stanowiska, to niczego nie żałuje i uważa, że warto było to wszystko robić. Oczywiście, to bezwarunkowo. Proszę po prostu zdać sobie sprawę z tego, że ten strajk to był taką kropką nad i, który spowodował ruch i przede wszystkim jakby przenicował mądrości albo właściwie głupotę tych decydentów, którzy w tym momencie rządzili Polską. I po prostu zrozumieli to, że po pierwsze nie jest nas garstka, jak mówił Urban, tylko jak zdjęcia pokazują, to są tysiące ludzi. I że dalej oni tak rządzić nie mogą. Przed urząd miasta przybyło wielu szczecinian chcących przypomnieć sobie tamte dni. Dla niektórych to podróż sentymentalna. Patrząc na tę wystawę, wydaje mi się, że jest troszkę za skromna. O wiele więcej rzeczy się działo w Szczecinie, w zakładach pracy, szczególnie w stoczni. I te fotografie to rzeczywiście nie pokazują tego wszystkiego. W 1988 roku pod koniec lipca urodził się mój syn, więc to był taki przełom. Nie tylko w życiu, powiedzmy, naszego kraju, ale moim osobistym również. Jest ono jak żywe i jest to wspomnienie prowadzące do wolności. Wystawę z zainteresowaniem oglądali również ludzie młodzi, którzy nie mogą pamiętać tamtego okresu. Dla nich rocznica sierpnia 88 także jest czymś ważnym. Myślę, że jest to niezwykle cenna wystawa, ponieważ zwłaszcza do młodego pokolenia, ponieważ myślę, że mało osób z młodych ludzi pamięta o tamtych wydarzeniach. Mało osób w ogóle pamięta o sierpniu 88 w Szczecinie. Każdy, kto interesuje się życiem miasta i rolą, jaką Szczecin odegrał w dobie przemian ustrojowych, na pewno obejrzy te zdjęcia. Wystawę można oglądać do końca września.